Ksiądz Eugeniusz Okoń urodził się 25 grudnia 1881 roku w Radomyślu nad Sanem w wielodzietnej rodzinie Wincentego i Anieli Okoniów. Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum oraz zdaniu matury wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu. W 1906 roku przyjął święcenia prezbiteratu. Temperament i aktywna działalność wśród ludności wiejskiej sprawiły, że w ciągu pierwszych 10 lat przenoszono go do 8 parafii. 6 listopada 1918 roku ksiądz Okoń wygłosił płomienną mowę do 30 tysięcy chłopów zebranych na wiecu. Był to początek tzw. Republiki Tarnobrzeskiej, a oskarżonego o podburzenie ludu aresztowano i osadzono w więzieniu w Rzeszowie. Kuria biskupia w Przemyślu zawiesiła go i potępiła jego radykalną działalność. Nie zmniejszyło to jego popularności i w wyborach z 1919 roku został wybrany do Sejmu w okręgu tarnobrzeskim. Na posiedzeniach plenarnych występował jako obrońca chłopów, występował z żądaniami zaprzestania stosowania kar cielesnych, zniesienia kary śmierci. W 1922 roku został po raz kolejny posłem. W wyborach z 1928 roku nie brał udziału, ponieważ został aresztowany i uwięziony w Lublinie z zarzutem podburzenia chłopów i rewolucjonizowania wsi. Po wyjściu z więzienia bez środków do życia, wykluczony z życia politycznego i zawieszony przez władze kościelne, zdecydował się na powrót na łono kościoła. Odwołał swoje błędy, potępił wcześniejszą działalność, złożył deklarację posłuszeństwa biskupowi i odbył pokutę w klasztorze Bernardynów w Dukli. Podczas II wojny światowej na Zasaniu był kapelanem działających tam oddziałów Armii Krajowej. Organizował komitet pomocy wysiedlonym tam Żydom. Zżył się z 80-letnim lekarzem Reichem i jego 75-letnią siostrą. Codziennie ich odwiedzał, podtrzymywał na duchu. Ksiądz Okoń pomógł przetrwać wojnę żydowskiej rodzinie, która miała fałszywe dokumenty na nazwisko Kosińskich. Niemieccy żandarmi zachęcali chłopów do zabijania ludności żydowskiej ukrywającej się w okolicznych lasach. Za każdego zabitego Żyda dawali litr spirytusu. Ksiądz Okoń krążył po okolicy i wyperswadowywał popełnienie tej haniebnej zbrodni. Nikt na niego nie doniósł, choć nawet szmalcownicy wiedzieli o jego działalności. Ostrzeżony uniknął aresztowania pod koniec 1942 roku. Od 1943 roku tułał się po okolicznych wsiach. Po zakończeniu wojny ksiądz Okoń, podupadłszy na zdrowiu, nie wrócił do działalności politycznej. Ponadto kuria biskupia patrzyła na niego podejrzliwie. W 1946 roku otrzymał probostwo w małej, ubogiej parafii Radenice. Był bardzo lubiany, mówiono, że to ludzki, chłopski ksiądz. Oskarżony o płatną protekcję i aresztowany w 1948 roku został uniewinniony, ale pogorszyło to stan jego zdrowia. Umarł 19 stycznia 1949 roku. Na jego ostatnie odzienie i trumnę złożyli się chłopi. Podobno kondukt żałobny ciągnął się prawie na 6 kilometrów. W 1950 roku jego zwłoki przeniesiono do rodzinnego Radomyśla. Chłopi na własnych barkach przenieśli trumnę wprost z wagonu kolejowego na cmentarz, mimo że był przygotowany specjalny wóz. Żegnały go tłumy, dzwony wszystkich okolicznych kościołów dzwoniły, żegnając księdza Eugeniusza Okonia.